styczeń 1944 roku. Na froncie wschodnim Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę przeciwko Niemcom. Wiedzieliśmy, że jadą. Dostaliśmy rozkaz wypatrywać sowieckich czołgów. Rosjanie posyłali do boju kolejne fale czołgów. W niemieckiej armii było takie powiedzonko: nie przejmuj się Iwanem. Pierwszy strzał nigdy nie jest celny. Musieliśmy zatrzymać ich marsz w kierunku Niemiec. Mniej liczebni Niemcy robili wszystko, by powstrzymać sowiecką ofensywę. Ten batalion miał przed sobą 2000 sowieckich czołgów. Nigdy tego nie zapomnę. Pancerne bitwy w Estonii, na Łotwie i Litwie należały do najbardziej zażartych starć II wojny światowej. Wszyscy wiedzieli, że to zadanie to samobójstwo. Największe bitwy pancerne. Lipiec 43 roku. Trwająca od 2 lat wojna między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy Adolf Hitler rozkazał swoim armiom podjąć ostatnią próbę zmiażdżenia Armii Czerwonej. Po kilku tygodniach walk w rejonie Kurska Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu. Bitwa na Łuku Kurskim zadecydowała o wyniku wojny. Dla Armii Czerwonej był to punkt zwrotny. Jesienią 43 roku Sowieci przygotowali potężną ofensywę, mającą wyprzeć niemieckich najeźdźców z ich ojczyzny. Plan zakładał natarcie ogromną liczbą żołnierzy i sprzętu na całej długości frontu. Na północy atak prowadzony przez kraje bałtyckie miał zepchnąć Niemców do Prus wschodnich. Ofensywa Armii Czerwonej zaczęła się 14 stycznia 1944 roku. Aby zdobyć kraje tzw. Pribałtyki, Sowieci połączyli siły 3 frontów, liczące 1 200 000 żołnierzy, tysiące ciężkich dział i 1500 czołgów. Siłą rosyjskich wojsk pancernych zawsze była liczebność. Atakowali falami czołgów, posyłanych do walki w dużych grupach. Podstawowym uzbrojeniem pancernym Armii Czerwonej był czołg średni T-34. Ważący 26 ton, uzbrojony w armatę kalibru 76 mm i chroniony od przodu 5-centymetrowej grubości pancerzem, był doskonałym połączeniem siły ognia, odporności i szybkości. Gdy Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę, jej przewaga była tak wielka, że niemieckie oddziały nie miały szans. Niemcy zaczęli się cofać w kierunku tzw. linii Panther-Wotan. Do obrony Niemcy zgromadzili zaledwie 600 tysięcy żołnierzy, kilka tysięcy dział oraz niespełna 200 czołgów i dział samobieżnych. Niemcy starali się ściągnąć wszystkie pozostałe im jeszcze czołgi, ale zbliżający się błyskawicznie Sowieci zaatakowali od skrzydła. Rosjanie przerwali niemiecką obronę, tworząc przyczółek na zachodnim brzegu Narwy. Mogli oskrzydlić niemiecką grupę Armii Północ i odciąć jedyną linię kolejową, którą otrzymywała zaopatrzenie. Przed głównym atakiem kolumna T-34 sprawdzała niemiecką obronę na odcinku bronionym przez 2 działa samobieżne.
Broniliśmy drogi w pobliżu Kinderheim. Po prostu staliśmy. Rzecz jasna, cały czas strzelała sowiecka artyleria. Dostaliśmy rozkaz wypatrywać sowieckich czołgów. Wiedzieliśmy, że jadą, bo przed nami była nasza piechota, która poinformowała nas o tym, że w lesie słychać jadące czołgi. Nie widziałem ich wyraźnie, bo wciąż byli w cieniu drzew. Ale nie odrywałem oka od celownika. W końcu dostrzegłem jakiś ruch. Po chwili byłem już pewien, że to Sowieci. Powiedziałem o tym dowódcy, a on na to: Feuerfrei, czyli strzelać bez rozkazu. Samobieżne działo Sturmgeschütz 3 było niszczycielem czołgów. Dzięki niskiej sylwetce i doskonałej armacie kalibru 75 mm była to bardzo groźna broń. Do roku 1944 niemieckie działa samobieżne zniszczyły 20 tysięcy sowieckich czołgów. Pierwszy pocisk trafił, ale bez widocznego efektu. Zaraz po wystrzale ładowniczy wsunął do zamka kolejny pocisk, więc byliśmy gotowi. Znałem odległość, więc wystarczyło obrócić lufę i znów strzelić. Tym razem trafienie było skuteczne. Zaczęły wyjeżdżać kolejne czołgi. Łącznie było ich 10. Strzelali do nas, ale chybiali. Jakby nie umieli tego robić. W niemieckiej armii było takie powiedzonko: nie przejmuj się Iwanem, pierwszy strzał nigdy nie jest celny. Nasze drugie działo, które było jakieś 100 metrów od nas, zniszczyło 2 czołgi. Trzeci zaczął się cofać, ale go trafiłem. Czwarty był bardziej z tyłu, ale też dostał. Potem jeden próbował uciec. Zniszczyła go załoga naszego drugiego działa. Reszta uciekła. Zniszczyliśmy 6 czołgów, a oni ani razu nas nie trafili. Byli zbyt powolni. Wygrywał szybszy. Powiedziałem dowódcy: miałem szczęście, że trafiłem je wszystkie. A on na to: to nieszczęście. Dobrze cię wyszkolono, dlatego trafiasz za pierwszym razem. Doskonałe wyszkolenie niemieckich czołgistów dało zwycięstwo dwóm niemieckim działom. Lecz ich sukces był krótkotrwały. Walki stały się jeszcze cięższe. Chcąc powstrzymać sowieckie natarcie, Niemcy sięgnęli po swoją najpotężniejszą broń – 57-tonowe czołgi ciężkie Tygrys. Styczeń 1944 roku. Na froncie wschodnim Armia Czerwona rozpoczyna wielką ofensywę przeciwko wojskom III Rzeszy. Na północy Sowieci atakują linię Panther-Wotan, wzdłuż której zaprawieni w bojach, lecz mniej liczebni Niemcy próbują powstrzymać natarcie. Wyjeżdżały jeden po drugim, a ja je niszczyłem. Nie myślałem. Po prostu starałem się zachować spokój i dobrze celować. Znałem dystans, bo staliśmy tam dość długo i byliśmy dobrze wstrzelani. Po kilku tygodniach walk Sowieci uchwycili przyczółek na południowym skrzydle niemieckich pozycji. Teraz chcieli nacierać w kierunku Bałtyku, aby zamknąć w okrążeniu niemiecką grupę Armii Północ. Musieli zaatakować, zanim wiosenne ocieplenie zmieni zamarzniętą ziemię w grząskie błoto, które spowolni czołgi.
Do połowy marca Rosjanie zgromadzili w rejonie planowanego natarcia ogromną liczbę czołgów. W 1944 Niemcy mieli w tym rejonie zaledwie 16 czołgów i 109 dział, a Sowieci ponad 1500 czołgów i dział. Niemieckie oddziały miały też jednego z najlepszych dowódców wojsk pancernych, generała Hyacintha Grafa Strachwitz von Groß-Zauche. Strachwitz miał przydomek Panzergraf, bo świetnie dowodził czołgami. Był rodowitym arystokratą, ale żołnierze bardzo go lubili. Na jego rozkaz wzmocniono fortyfikację linii Panther-Wotan. Znacznie większym problemem było jednak utrzymanie ciągłości dostaw. Siły niemieckie miały za mało pojazdów. Problemem był także ciągły niedobór paliwa. Rzecz jasna, było strasznie zimno. A my nie mogliśmy włączać silników, żeby ogrzać wnętrze pojazdu, bo benzyny było bardzo mało. Byliśmy zmarznięci na kość. Niemieckie czołgi nie były przystosowane do działania w tak trudnych warunkach. Za to sowieckie czołgi spisywały się zimą znakomicie. Ich konstrukcje były idealnie przystosowane do trudnych warunków klimatycznych. To powinno być łatwe zwycięstwo dla świetnie uzbrojonej Armii Czerwonej. Lecz generał Strachwitz miał jedną przewagę. Elitarne oddziały pancerne, które wysyłał na najbardziej zagrożone odcinki. Najsławniejszą jednostką działającą w tej części frontu był 502 Batalion Czołgów Ciężkich. W jednostce tej służył jeden z najlepszych niemieckich czołgistów, porucznik Otto Karius. 17 marca 1944 roku 502 Batalion miał powstrzymać natarcie sowieckich czołgów na ważnym skrzyżowaniu dróg utrzymywanym przez niemiecką piechotę. Czołgi dowodzone przez Kariusa i jego kolegę Alberta Kerschera znalazły się pod ostrzałem. Z pamiętnika Otto Kariusa: Sowieci strzelali ze wszystkich luf. W pobliżu naszych maszyn spadało tyle pocisków, że czuliśmy się jak w piekle. To było morze ognia. Wszędzie wokół wybuchy. Huk był tak straszny, że aż uszy się zatykały. Gdy ucichły działa, do szturmu ruszyły sowieckie T-34. Naprzeciw nich nie było niczego z wyjątkiem dwóch egzemplarzy najlepszego czołgu II wojny światowej. Niemiecki Panzerkampfwagen 6 Tiger stworzony został do walki z T-34. Uzbrojony był w potężną armatę kalibru 88 mm, a 8-centymetrowy pancerz skutecznie chronił przed ogniem sowieckich czołgów. Karius wysłał czołg Kreschera na otwartą przestrzeń, wprost przed lufy zbliżających się T-34. Z pamiętnika Otto Kariusa: Nacierali na północ, aby wesprzeć swoje oddziały na przyczółku nad Narwą. T-34 zbliżały się z pełną prędkością. Jednym z czynników decydujących o zwycięstwie była łączność radiowa. Niemcy już na początku wojny wyposażyli wszystkie swoje czołgi w radiostacje, co ułatwiało im współdziałanie na polu walki. Walczące razem maszyny mogły na bieżąco wymieniać się informacjami.
pamiętnika Otto Kariusa. Zdążyłem poinformować Kerschera o zagrożeniu. Wszystko rozegrało się błyskawicznie. Trafiony czołg wjechał do Leja po bombie i utknął. Sowieci atakowali dalej, a Otto Karius brał na cel kolejne czołgi. Trzeba było celować w miejsce styku kadłuba z wieżą. Takie trafienie było najskuteczniejsze. Z pamiętnika Otto Kariusa. Większość sowieckich czołgów nawet nie zdążyła wystrzelić. Wyglądało na to, że nie wiedzą, kto strzela, ani z której strony prowadzony jest ogień. Atak na skrzyżowanie zakończył się fiaskiem. Na całym froncie nad Bałtykiem sowieckie ataki utknęły w wiosennych roztopach. Do letniej ofensywy Armia Czerwona zgromadziła ponad 1 000 000 żołnierzy, mających zadać ostateczny cios niemieckim najeźdźcom. Przez zimę 1944 roku słabsze liczebnie wojska III Rzeszy odpierały na linii Panter-Wotan kolejne ataki Armii Czerwonej, próbującej przedrzeć się do wybrzeży Bałtyku. Mieli rozkaz walczyć do ostatniej kropli krwi, ani kroku wstecz. Nienawidziliśmy Rosjan i staraliśmy się zabić ich jak najwięcej. Gdybyśmy tego nie robili, oni zabiliby nas. Wiosenne odwilże utrudniły działania czołgów. Walki ucichły, a na polach bitew na linii Panter-Wotan zostały setki spalonych wraków. Do dziś w lasach Estonii można znaleźć pozostałości tamtych bitew. To rosyjska mina przeciwpiechotna z czasów wojny. Silny sygnał. To boczna burta kadłuba sowieckiego czołgu. Najsławniejszego czołgu II wojny światowej, T-34. Jeśli się rozejrzeć, wokół pełno lejów po wybuchach. To znak, że walki były ciężkie i straty musiały być ogromne. Armia Czerwona miała jednak wielkie zapasy sprzętu i wiosną 1944 roku szykowała się do wielkiej letniej ofensywy. Podstawą jej sukcesów były fabryki uzbrojenia, z których każdego dnia wyjeżdżały setki nowych czołgów. Trzecia Rzesza nie mogła wygrać tej wojny, bo wynik nowoczesnych konfliktów rozstrzyga się nie na polach bitew, a w fabrykach. W czasie II wojny światowej Niemcy wyprodukowali zaledwie 25 tysięcy czołgów, a sprzymierzeni ponad 200 tysięcy. Późną wiosną Sowieci zgromadzili 1 200 000 żołnierzy
i 2,5 tysiąca czołgów, które miały wyprzeć niemieckie wojska z krajów bałtyckich. Ofensywa rozpoczęła się 22 czerwca 1944 roku, w trzecią rocznicę napaści III Rzeszy na Związek Sowiecki. W ciągu kilku tygodni cztery sowieckie armie weszły na teren Estonii, Łotwy i Litwy, przyciskając Niemców do wybrzeża Bałtyku. Na południowym skrzydle sowieckie wojska atakujące w kierunku Zatoki Ryskiej wdarły się na głębokość 125 km. Niemieckie wojska nie potrafiły oprzeć się ofensywie prowadzonej na taką skalę i z taką zaciętością. Atakowaliśmy ich wszędzie i ze wszystkich stron. Atakowaliśmy ich wszędzie, gdzie tylko się pojawili. Biliśmy ich tak mocno, że w końcu nie wiedzieli, co robić. Armia Czerwona stosowała taktykę pancernego walca. Po naszym ataku Niemcy uciekali z podkulonymi ogonami. Niemieckie oddziały cofały się na całej linii frontu. Hitler nakazał kontratakować, więc niemieckie czołgi zaczęły wykonywać samobójcze rajdy mające na celu spowolnienie tempa sowieckiej ofensywy. Niemieckie dywizje pancerne, które w roku 1941 dysponowały nawet 140 czołgami, teraz ruszały do walki w sile 9-12 maszyn. Oddziały pancerne odgrywały rolę strażaków, gaszących pojawiające się ogniska zapalne. Dla znakomitych niemieckich czołgów jedyną szansą był atak z zaskoczenia. Otto Karius był mistrzem takiego ataku. Gdy zwiadowcy donieśli o sowieckich czołgach w pobliżu linii frontu, do boju ruszyło 8 ostatnich tygrysów. Z pamiętnika Otto Kariusa. Jechaliśmy bez żadnego wsparcia. Przed nami w dolinie była wioska, w której stały sowieckie czołgi. Wioska nazywała się Malinawa. Frontalny atak był zbyt niebezpieczny. Musieliśmy tam dotrzeć możliwie bez strat. To był jedyny batalion czołgów w grupie Armii Północ na froncie o długości 800 km. Ten jeden batalion miał przeciwko sobie około 2000 sowieckich czołgów. Otto Karius postanowił wywabić ukryte w wiosce czołgi wroga na otwartą przestrzeń. Z pamiętnika Otto Kariusa. Dwa czołgi miały wjechać do wioski i wykorzystać element zaskoczenia. Nie mogliśmy pozwolić, by Sowieci zdążyli strzelić. Chciał urządzić zasadzkę i zaskoczyć wroga. To była jedyna przewaga, jaką mógł wykorzystać. Z pamiętnika Otto Kariusa. Każdy z nas wiedział, że najważniejsza jest prędkość. Kerscher zauważył, że wieże sowieckich czołgów zaczęły się obracać. Więc zatrzymał się i zniszczył je oba.
Gdy wjechali do wioski, spotkało ich wielkie zaskoczenie. Kerscher nadał mi, żebym spojrzał w lewo. Osłupieliśmy. Myśleliśmy, że to zdobyty przez Rosjan najnowszy model czołgu Tygrys. Lecz to nie był Tygrys, tylko najnowsza broń Armii Czerwonej. Czołg ciężki. IS-2. Nazwany tak na cześć sowieckiego dyktatora Józefa Stalina, IS-2 był odpowiedzią na niemieckie Tygrysy i Pantery. Chroniony przez 12-centymetrowy pancerz i uzbrojony w armatę kalibru 122 mm, czołg mógł zniszczyć niemieckiego Tygrysa. Z pamiętnika Otto Kariusa. Po chwili wahania nacisnąłem na spust. Sowiecki kolos stanął w płomieniach. Na skraju wioski była zaparkowana cała jednostka czołgów IS-2. Karius i Kerscher mieli tylko chwilę, zanim Rosjanie dobiegną do swoich maszyn. Szybko dostrzegli słaby punkt sowieckich potworów. Po każdym strzale musieli opuścić lufę, żeby ładowniczy mógł wprowadzić do zamka kolejny pocisk. Potem musieli ją podnieść, co powodowało pewne opóźnienie. Pod względem szybkostrzelności sowieckie IS-2 nie mogły konkurować z niemieckimi Tygrysami. Pamiętnika Otto Kariusa. Tylko dwa z nich spróbowały uciec spod naszego ognia. Żadnemu się nie udało. Wszystko trwało niecały kwadrans. W trakcie jednej z najbardziej zuchwałych potyczek tej wojny dwa niemieckie Tygrysy zniszczyły ponad 20 sowieckich czołgów. Lecz nie zmieniło to sytuacji. Niemieckie oddziały nie mogły powstrzymać rosyjskiej ofensywy. Tłukliśmy ich wszędzie, gdzie się dało. Tłukliśmy na śmierć. W lipcu 1944 roku Niemcy byli w odwrocie. Armia Czerwona zdobyła Wilno i nacierała w kierunku Prus Wschodnich, granicy przedwojennych Niemiec. Nie mogliśmy cofać się dalej. Musieliśmy ich zatrzymać, bo gdyby wkroczyli na teren III Rzeszy, byłoby jeszcze gorzej. Gdy Armia Czerwona zbliżała się do granicy Prus, jednostka dział samobieżnych została wysłana na zwiad. Jechaliśmy w maszynie, która była na przedzie. Mieliśmy rozpoznać pozycję Sowietów, a potem próbować obronić wzgórze. Byliśmy za łagodnym szczytem wzniesienia. Mieliśmy wyjechać tylko na tyle, żeby zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie. Nagle słyszę: jedź do tych krzaków. Chciałem odpowiedzieć: sierżancie, zobaczą nas. I wtedy celowniczy dostrzegł czołg wroga. Zauważyłem T-34 jadący w stronę lasu. Był już na jego skraju. Celowałem na 11. Słońce było po przeciwnej stronie i świeciło jasno. Ale przy dobrej optyce to nic trudnego. Strzeliłem. I zobaczyłem błysk z lewej. Krzyknąłem: uwaga! Po 6 miesiącach intensywnych walk Armia Czerwona przełamała linię niemieckiej obrony i w sierpniu znalazła się o krok od dawnej granicy Niemiec w Prusach Wschodnich.
Niemieckie dowództwo potrzebowało danych o ruchach sowieckich wojsk, więc wysłano na rozpoznanie pluton dział samobieżnych Sturmgeschütz. Mieliśmy rozpoznać pozycje Sowietów, a potem próbować obronić wzgórze. Wtedy na granicy lasu zobaczyłem jadący T-34. Strzeliłem. I wtedy zobaczyłem ten błysk. Gdy spostrzegłem błysk, zobaczyłem i czołg. Krzyknąłem: uwaga! Trafili nas. Ocknąłem się na trawie za czołgiem. Bardzo bolały mnie poparzone ręce i twarz. Ludzie mi mówią, że to niemożliwe, ale przysięgam, że tak było. Czasem śnią mi się koszmary. Co by było, gdyby mnie trafili? Na pewno bym zginął. Nigdy tego nie zapomnę. Niemieckie wojska cofały się na całej długości frontu. Sowieci wciąż otrzymywali posiłki i z dnia na dzień rośli w siłę, a Niemcy stawali się coraz słabsi. Było jasne, że ich opór nie potrwa długo. Pod koniec lipca Armia Czerwona zamykała w okrążeniu niemiecką grupę Armii Północ, a elementy sowieckiego Frontu Bałtyckiego zbliżały się do Zatoki Ryskiej. Walczyłem w Pribałtykie, gdzie wziąłem udział w bardzo ciekawym rajdzie. Wzmocnili naszą brygadę dywizjonem samobieżnych wyrzutni rakietowych Katiusza. My dajemy wam waszą brygadę dywizjon RS-ów, to Katiusza, reaktywnych. Także pułkiem ciężkich czołgów i innymi jednostkami. Z takimi siłami mieliśmy wejść w kontakt bojowy z niemieckimi oddziałami i przedrzeć się do wybrzeża Bałtyku. Natarcie powiodło się i odcięliśmy niemiecką grupę Armii Północ, która znajdowała się w Rydze, Tallinie i na terenie Estonii. W 30 lipca 1944 roku Armia Czerwona dotarła do Zatoki Ryskiej i zamknęła w kotle ponad 30 niemieckich dywizji. To był koniec marzeń Hitlera o odzyskaniu inicjatywy na froncie wschodnim. W gronie przyjaciół mówiliśmy bez ogródek, że nie jest dobrze. Niemieckim oddziałom kończyła się amunicja, paliwo oraz żywność. Sytuacja przypominała Stalingrad, lecz tym razem w kotle było 500 000 niemieckich żołnierzy. Wszyscy mówiliśmy: może ktoś nas z tego wyciągnie, może nadejdzie jakaś pomoc. Zadanie to otrzymał generał Hyacinth Strachwitz. Szukał drogi ucieczki brzegiem morza, gdzie, zdaniem wywiadu, sowiecka obrona była najsłabsza. Dwudziestego sierpnia grupa rozpoznania składająca się z 10 dowodzonych przez Strachwica Tygrysów prześliznęła się przez linię Sowietów i dotarła w rejon łotewskiego miasta Tukums.
W mieście było pełno sowieckich czołgów. Na rynku stało co najmniej 50 T-34. Gdyby udało się je zniszczyć, droga ucieczki stanęłaby otworem. Wszyscy wiedzieli, że to zadanie dla samobójców. W ich rękach spoczywał los 500 000 żołnierzy. Nienawidziliśmy Rosjan i staraliśmy się zabić ich jak najwięcej. Gdybyśmy tego nie robili, oni zabiliby nas. Niemiecka grupa Armii Północ była otoczona przez Sowietów, którzy zamierzali zetrzeć ją z powierzchni ziemi. To oni na nas napadli. Mordowali naszych. Wszyscy chcieliśmy tylko jednego. Zabić jak najwięcej faszystów. Ponad 30 niemieckich dywizji, w sumie 500 000 żołnierzy, miało tylko dwa wyjścia. Poddać się lub zginąć. Chyba że udałoby się znaleźć drogę ucieczki. Generał Hyacinth Strachwitz otrzymał prawie niewykonalne zadanie. Przebić się przez siły Armii Czerwonej i utorować drogę. Miał na to tylko kilka dni i zaledwie 10 czołgów. Czołgi Strachwitza dotarły do łotewskiego miasta Tukums, leżącego w pobliżu Zatoki Ryskiej. W jego centrum stało co najmniej 50 sowieckich T-34. Gdyby udało się je zlikwidować, droga ucieczki zostałaby otwarta. Generał Strachwitz był bardzo odważnym człowiekiem, a niemieckim oficerom pozwalano na zmianę celu zadania w zależności od rozwoju sytuacji. Strachwitz prawie nie miał piechoty. Nie miał także artylerii, więc jej zadania miały wykonywać niemieckie okręty. Sztab Strachwitza miał łączność radiową z okrętami Kriegsmarine i tą drogą podawał im koordynaty celów. Chcąc zniszczyć sowieckie czołgi, zanim ich załogi zareagują na atak Tygrysów, Strachwitz wydał rozkaz otwarcia ognia okrętom znajdującym się na wodach Zatoki Ryskiej. Po raz pierwszy oddział czołgów został wsparty ogniem okrętów marynarki. Okręty strzelały z odległości ponad 16 km, więc każdy pocisk leciał około minuty. Lecz ostrzał był celny. Po jego zakończeniu niemieckie Tygrysy ruszyły do miasta i zniszczyły kilka ostatnich T-34 próbujących ucieczki. Gdy opadł pył, wszystkie sowieckie czołgi były zniszczone. Śmiały rajd Strachwitza wybił dziurę w liniach Sowietów, otwierając drogę ucieczki dla żołnierzy grupy Armii Północ. Gdyby dziś mnie spytano, jak to zrobiliśmy, odpowiedziałbym, że nie wiem. Nie buntowaliśmy się, nie tchórzyliśmy, walczyliśmy do końca. Z sowieckiego okrążenia wyrwało się 500 000 niemieckich żołnierzy. Ruszyli na zachód utworzonym przez Strachwitza korytarzem. W ten sposób uniknięto kolejnego Stalingradu.
lecz ten odwrót był początkiem końca III Rzeszy. Armia Czerwona ścigała Niemców aż do Berlina, który został zdobyty w maju 1945 roku. Uczestnicy tamtych walk zadają sobie dziś pytanie, co osiągnęli, siejąc śmierć i zniszczenie. Wierzyliśmy, że walczymy za ojczyznę. Naprawdę w to wierzyliśmy. Tak nas ukształtowano. Wszyscy wierzyliśmy w Endsieg, czyli ostateczne zwycięstwo. Dziś wiem, że to głupota, ale kiedy wierzy się w coś, jest się gotowym za to walczyć. Pamiętam wszystkich poległych przyjaciół. I zawsze będę ich pamiętał. Niech im ziemia lekką będzie. Chcieliśmy wygrać. To wszystko. Wykończyć tych psychicznie chorych faszystów. O to chodziło. Cena tej kampanii była bardzo wysoka. Obie walczące strony straciły setki tysięcy żołnierzy. W trzech leżących nad Bałtykiem krajach zginęły także tysiące cywilów, a ich domy zostały zniszczone. Na terenie Estonii wciąż można natrafić na pozostałości po toczonych tam walkach. W roku 2000 z małego jeziora w rejonie Narwy wydobyto niezwykły zabytek. Doskonale zachowany sowiecki czołg T-34. Okazało się, że na pojeździe namalowane są niemieckie krzyże. Co oznacza, że maszyna musiała być zdobyta przez Niemców. Zawarliśmy porozumienie. Niemcy nie są zainteresowani tym pojazdem. A dla nas to żywa historia. Chcemy ją chronić. Chcemy otworzyć muzeum i pokazywać w nim te wszystkie rzeczy. W roku 1944 toczyły się tu bardzo ciężkie walki. Praktycznie każda z mieszkających tu rodzin straciła kogoś bliskiego. Opracowanie wersji polskiej Studio Company, tekst Krzysztof Jakub Słaniewski, czytał Jakub Urlich.